Cześć, witajcie. Paweł Lemański z portalu muzyki.com wam się kłania, a dzisiaj są powody do radości, dlatego że Arturia wydaje Pigments 2.0. Pigments 2.0 to odświeżona wersja poprzedniego syntezatora VST, natomiast zmienia się bardzo dużo. Ten instrument zupełnie teraz inaczej brzmi. Mamy w końcu próbki, mamy syntezę granularną. Tych próbek, wracając do próbek, jest mnóstwo i teraz taki Pigments jest w stanie nam grać akustycznie, pięknymi smyczkami, świetnymi padami, po prostu miodzio. Jest naprawdę sporo nowości. Możemy łączyć dwa silniki brzmieniowe jednocześnie. Mamy Virtual Analog, Wavetable czy też Sample. Mamy nowe efekty, mamy filtry z Analog Lab, mamy sekwencer polirytmiczny czy też arpeggiator. Pigments otrzymał wsparcie dla polifonicznej ekspresji, czyli użytkownicy kontrolera Roli będą w siódmym niebie, gdyż będą mogli sobie pięknie, tak jak są do tego przyzwyczajeni, sterować Pigmentsem przy pomocy tego cudownego kontrolera. Jest również nowy sklep. No ale co ja wam będę opowiadał o tym syntezatorze, trzeba posłuchać, jak to brzmi. I jeszcze jedna rzecz. Ci, którzy mają poprzednią wersję, czyli jedynkę, za darmo dostają upgrade do drugiej wersji. Tak więc to jest świetna rzecz. No to co, słuchamy sobie teraz brzmień. A naprawdę, jeśli ktoś tęsknił, bądź go nie było stać na Omnisphere, no to tutaj już są takie zalążki. Jest po prostu fajnie. No i ten przyjemny interfejs graficzny, to jest naprawdę rewelacyjnie zrobione. No cóż, posłuchajcie próbek. Thank you.
Thank you.